wpływem. I tu jest takie bardzo, bardzo ważne rozróżnienie, że jeżeli prowadzimy pod wpływem, tak bezpośrednio jedziemy na jarani, to narażamy się na zarzut popełnienia przestępstwa. Jeżeli prowadzimy pojazd, powiedzmy po upływie już czasu, w którym marihuana na nas działa, to narażamy się na zarzut popełnienia wykroczenia. Czyli są to... No, nie grozi nam za jazdę po użyciu, czyli po kilkunastu godzinach od spożycia, nie grozi nam to do zasady więzienia. Natomiast w przypadku prowadzenia pod wpływem grozi nam więzienie. Jaka jest, powiedzmy, różnica? Różnica jest taka, że marihuana, którą mamy, którą wypaliliśmy, musi oddziaływać na nasz układ nerwowy, czyli musi być jej w krwi na tyle wystarczające stężenie, żeby ona faktycznie oddziaływała na nas podczas prowadzenia pojazdu. Jeżeli to jest... Trudno wymierzyć, bo tu też biegi stosują różne miary. Nie ma takiego jak bezpośredniego odniesienia do tego do alkoholu. Czy mamy określone ustawowe limity, do ile możemy wypić, żeby robić przestępstwo, kiedy wyszedł. Tu w ogóle w zasadzie nie można i wszystko jest, każda sprawa jest indywidualna. Natomiast z czym to się wiąże przede wszystkim? Jeżeli już zdarzy nam się prowadzić pod wpływem, to ja apeluję, żeby nie prowadzić pod wpływem, szczególnie żeby nie palić w czasie drogi, no bo to się może, przede wszystkim może to być niebezpieczne dla innych uczestników ruchu. To na pewno nie jest porównywalne niebezpieczeństwo z alkoholem. To tego nie można łączyć. To jest to, co by trzeba było przede wszystkim oddemonizować, że wśród długotrwałych użytkowników zażycie marihuany nawet bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu nie wpływa na zdolności psychomotoryczne. Taki regularny użytkownik może jeść marihuany i on nie stwarza zagrożenia większego na drodze niż trzeźwy. Uwaga, na to są również badania przeprowadzone przez instytucje na terenie Belgii. Te badania nie są jeszcze przetłumaczone w języku polskim i one nie są, powiedzmy, jeszcze częścią wiedzy ogólnej, ale mam nadzieję, że kiedyś będą. Natomiast mówię, jednak generalnie i tak należy odradzać prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany, dlatego że to po prostu jest przestępstwo. I ciężko tutaj będzie po prostu się z tego, że tak powiem, wykręcić, wyśliznąć. Jeżeli to jest prowadzenie, kiedy ta marihuana nie ma już wpływu na nasz układ krwi, na nasz układ nerwowy, to wówczas... Nie ma wpływu. Właśnie to, co powiedziałem, że tu nie ma jednolitej miary. Tu biegły przyjmują różne miary w zależności od tego, jaki jest biegły, jakie są tu wieży, jakie... To też musi... stężenie we krwi będzie miernikiem? Tak, o stężeniu zaraz mówię, tylko przejdę. Tutaj też znaczenie będą miały zeznania policjanta, który zatrzymuje. Jeżeli policjant widzi ewidentnie, że jedzie osoba najarana, czerwone oczy, bełkotliwa mowa, chwieje się, tak? No to policjant przychodząc do sądu, no powie to, że ta osoba była zatrzymana w takich okolicznościach. Przekrwione oczy, bełkotliwa mowa i tak dalej. Wówczas, no, to będzie, że to będzie suma dowodów, badanie w ślinie czy badanie w oczu nie jest miarodajne. Zawsze to jest akurat prawo, że zawsze, jeżeli już policja zdecyduje się badać nas, czy to na mocz, czy to na ślinę, mamy prawo żądać tego, żeby przeprowadziła również badania na krew. Dlaczego? Bo na mocz i ślinę jest na obecność, a na krew jest przede wszystkim na oddziaływanie na układ nerwowy. Tak. Krew, zawartość we krwi będzie przesłanką tego, czy marihuana oddziałuje, czy nie oddziałuje na układ nerwowy. I teraz już mówię, jaka jest cecha wspólna. Uwaga, na pewno stracimy prawo jazdy. I teraz to zależy, bo jeżeli to jest wykroczenie, to tracimy, jeżeli to jest tylko ta po użyciu, czyli po, przyjmijmy, kilkunastu godzinach od spożycia, to załapiemy się, to możemy się załapać na zabranie prawa jazdy na 6 miesięcy. I potem nie powinno być z tego większych konsekwencji. Najprawdopodobniej będzie grzywna bądź jakieś inne, powiedzmy, środki karne, plus zatrzymanie prawa jazdy na 6 miesięcy. Jeżeli to już jest prowadzenie pod wpływem, to może być gorzej, bo to może być zarówno, to może być to, że tak, to na pewno będzie sprawa karna z grożącym nawet karą pozbawienia wolności. I przy czym, jeżeli to już będzie kilkakrotnie, to później można się naprawdę załapać na więzienie. Zaprowadzenie pod wpływem, znamy sytuację, kiedy dwukrotnie przyłapany na rowerze po piwie już odsiaduje tam kilkumiesięczny wyrok, bo to zapas.
teraz jakby do czego chciałem nawiązać.